Prezentacja tradycyjnych sposobów pozyskiwania miodu, historia bartnictwa, żywa pasieka, prelekcje, pokazy oraz jarmark miodów i wyrobów pszczelarskich z całego kraju to tylko część atrakcji, jakie można było zobaczyć podczas dorocznego Święta Miodu w chorzowskim skansenie. Jest to impreza cykliczna, która odbywa się już od wielu lat, w każdą trzecią niedzielę lipca. W tej chwili pszczelarstwo zaczyna być modne, szczególnie w różnych środowiskach. Dawniej wiadomo było, że pszczelarstwo było związane tylko i wyłącznie z wsią, z takim obszarem typowo wiejskim. Natomiast w tej chwili pszczelarstwo wkracza już głęboko w miasta. Przedstawiciele różnych zawodów i mają się tym, powiedzmy, na najpierw hobby, później częściowo przechodzi w to w jakąś powiedzmy pracę zawodową. Także myślę, że głównym zagrożeniem tutaj dla pszczelarstwa nie jest to, że jest brak w tej chwili nowych adeptów sztuki pszczelarskiej, ale głównie to są choroby, które coraz bardziej zaczynają nękać pszczołę. Impreza wpisała się także w obchody jubileuszu Śląskiego Związku Pszczelarskiego. Związek w tym roku obchodzi 95-lecie powstania. Powstał w 1920 roku i działa w zasadzie od tego czasu. Okres wojenny był oczywiście zaniechanie działalności wszelkich związków, ale w 1946 zaczął być reaktywowany. No i w zasadzie działa do dzisiaj. Śląski Związek Pszczelarzy skupia w tej chwili około 2300 pszczelarzy, którzy są stowarzyszeni w 65 kołach terenowych. Podczas jarmarku wystawcy prezentowali swoje miodowe produkty. Trzy rodzaje wielokwiatów. Z maja, z czerwca wielokwiat i ostatni 3 dni temu wybierany wielokwiat z województwa świętokrzyskiego, który jest jeszcze nieskrystalizowany. Jest świetny miód akacjowy, jest miód świetny lipowy, gryczany, który poszedł na konkurs, no i rzepakowy. Wszystkie miody są dobre, bo są miody prawdziwe. A smakowo, no moim zdaniem najlepszy miód jest ten właśnie lipowy. Ciekawe jest to, że dostawcy dostarczają tutaj miód, no a konsumenci przychodzą i próbują. I to odbywa się ten konkurs na tej zasadzie, który jest najlepszy, ten wygrywa. Każdy konsument próbuje te miody i później sobie pisze numerek i jest losowanie, który numerków jest najwięcej, ten wygrywa. Oprócz miodu można było spróbować także wyrobów, których wytworzenie nie byłoby możliwe bez pracy pszczół. Pasjonuję się ucieraniem płatków dzikiej róży. Wprawdzie dziś jest dzień miodu, wiem, że nie bardzo ma to coś wspólnego z miodem, ale tak jak mówiłam, róże też, znaczy pszczółki też biegają po pyłkach, po kwiatkach dzikiej róży, z czego ucieram te płatki i robię pyszne konfiturki. Ciekawym tematem poruszonym podczas prelekcji był wykład profesora Artura Stojko na temat apiterapii, czyli leczniczego działania miodu. Przede wszystkim należy to traktować w pewnej formie jako lek, ponieważ jeżeli chodzi o współczesną medycynę, my wiele, na przykład jeżeli chodzi o układ odpornościowy, mamy bardzo duże zaległości w poznaniu tego układu. Natomiast to, co zostało wytworzone przez naturę, a tutaj mamy do czynienia w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony surowiec roślinny, to znaczy nektar czy spać, a z drugiej strony uszlachetniony enzymami owada. Rewelacyjny duet, simultana taka, która bezwzględnie ma bardzo aktywny wpływ na funkcję układu immunologicznego, układu odpornościowego, ale jest jeden warunek. Z tym miodem trzeba się obchodzić dosłownie tak, jak on na to wskazuje. No, można powiedzieć, że z miodem trzeba się obchodzić jak z dzieckiem, dlatego że jak tylko popełnimy jakiś błąd, to od razu mamy odpowiedź negatywną w tym sensie, jeżeli chodzi o jego wartości farmakologiczne, jego oddziaływanie biotyczne. I w zasadzie wszystko, co pszczoła wytwarza, może i służyć powinno człowiekowi.